Hejka, dzisiaj krótki filmik na temat, który ostatnio jest najczęściej poruszany w waszych mailach do mnie. Tyczy się on złego trawienia, wzdęć, różnego rodzaju kłopotów żołądkowo-jelitowych. Jest to podyktowane przede wszystkim tym, że w waszej diecie znajdują się nieodpowiednie produkty, że znajdują się tam produkty, które zaburzają wasze trawienie, waszą florę jelitowo-bakteryjną oraz źle wpływają na perystaltykę jelit. Jakie są to produkty? Są to produkty tak naprawdę praktycznie, które znajdują się na talerzu tak zwanego kowalskiego codziennie, czyli różnego rodzaju produkty pszeniczne, makarony, produkty, które zawierają właśnie gluten, nieodpowiednie produkty, jeśli chodzi o źródła białka, czyli różnego rodzaju nabiały, ser, mleko, kefiry, serki homogenizowane bądź twaróg. Połączone to z tłuszczami trans daje właśnie taki efekt. Co należy zrobić, żeby przywrócić właściwą perystaltykę jelit, właściwe funkcjonowanie flory jelitowo-bakteryjnej? Przede wszystkim usunąć z diety gluten, który naprawdę destrukcyjnie wpływa na florę jelitowo-bakteryjną. Ja wiem, że nie wszyscy są uczuleni na gluten, ale to nie tylko to, że ta nietolerancja na gluten u niektórych osób występuje, ale ogólnie to, jak on wpływa na właśnie florę jelitowo-bakteryjną, jest takie destrukcyjne dla naszego organizmu. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że większość naszych chorób i złego samopoczucia rozpoczyna się od brzucha i to właśnie tam należy najpierw zrobić porządek, żeby jakby próbować się leczyć różnego rodzaju lekami. Jeżeli zaburzona zostaje perystaltyka jelit, upośledzone zostanie wchłanianie niektórych pokarmów, to nasz organizm zaczyna się męczyć i właśnie w taki negatywny sposób zaczynamy to odbierać i wpływa to bardzo destrukcyjnie na nasze samopoczucie, no i po części też na nasze takie psychiczne nastawienie. Więc wyeliminujmy z diety cały gluten, czyli produkty pszeniczne. Korzystajmy z dobrych źródeł węglowodanów, jak ryż, kasza gryczana, kasza jaglana, quinoa. To są bardzo dobre źródła węglowodanów. Możemy do tego dołożyć sobie w ciągu dnia porcję ziemniaków, która jeszcze lepiej wpłynie na nasze samopoczucie, ponieważ ziemniaki są produktem bardzo odkwaszającym, z racji tego też, że są to warzywa. Usuńmy z diety wszelkiego rodzaju produkty przetworzone oraz nabiał. Powtarzałem kilka razy w moich filmach, że nie jestem zwolennikiem nabiału i dalej to podtrzymuję. Oczywiście obrońcy nabiału powiedzą, że jedzą nabiał i nic im nie jest. Oczywiście, że tak, ale ten film nie jest skierowany do osób, które mają bardzo dobre trawienie, tylko do osób, które mają zaburzone to trawienie. I właśnie tym osobom przez takie filmy staram się pomóc, żeby zrozumieli, skąd takie dolegliwości żołądkowo-jelitowe mogą się brać, albo skąd może się brać ich złe samopoczucie. Także wyrzućmy z diety nabiał, który powoduje gromadzenie śluzu, który nie jest tak naprawdę źródłem pełnowartościowego białka, bo jest ograniczony w 3 aminokwasy i tak naprawdę utrudnia wchłanianie również innych pokarmów z racji swojej strawności. Twaróg jest produktem, nabiał ogólnie jest produktem ciężkostrawnym i możecie to zauważyć nawet poprzez podniesienie termogenezy, czyli ciepłoty organizmu po spożyciu takiego produktu. Robi się nam dość ciepło i dość długo jesteśmy syci. No jest to właśnie wynikiem tego, że bardzo długo on się rozkłada w naszych jelitach. I nasz organizm podnosi temperaturę, bo musi zużyć pewną ilość energii na strawienie tego nabiału. Oczywiście z punktu widzenia redukcji można by było powiedzieć, że jest to efektem no, jak najbardziej pożądanym, ale można to zrobić, przeprowadzić redukcję w bardziej racjonalny sposób. Po prostu nie objadać się zbyt dużą ilością kalorii, a nie męczyć układu pokarmowego. Co dalej należy zrobić, żeby chronić ten układ trawienny? Korzystać przede wszystkim z pełnowartościowych produktów, a nie z produktów przetworzonych. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach może to być trudne, ale jeżeli zależy Wam na zdrowiu i chcecie pozbyć się efektu wydętego brzucha, różnego rodzaju bolesności, to naprawdę na pewno powinniście takie produkty wyeliminować ze swojej diety.
Korzystajcie z pełnowartościowych produktów, jeśli chodzi o białka, chude mięsa, tłuste mięsa również, jaja, różnego rodzaju ryby, czy to chude, czy to tłuste. Jak wiemy, kwasy omega-3, czyli zdrowe tłuszcze, są bardzo potrzebne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Tłuszcze ogólnie wpływają na wyrzut hormonów, na stabilizację hormonów w naszym organizmie, także na pewno powinny znaleźć się w naszej diecie i nie należy ich eliminować. Oprócz tego tłuszcze mają walory smakowe. Dobrze wiemy, że jeżeli coś jest bardziej tłuste, to jest również bardziej smaczne. Jeżeli chodzi o produkty tłuszczowe, czyli z jakich produktów należałoby czerpać te tłuszcze, to jest tutaj awokado, żółtko jaja, różnego rodzaju oleje tłoczone na zimno, oliwa z oliwek, extra virgin, olej lniany, olej z pestek dyni czy olej z awokado. Takie produkty naprawdę są produktami bardzo dobrze wpływającymi na nasze trawienie, na smarowanie naszych jelit, na perystaltykę jelit. Orzechy również zawierają bardzo zdrowe kwasy omega-3 i tutaj polecałbym przede wszystkim orzechy włoskie. Jeżeli chodzi o produkty węglowodanowe, to tak jak mówiłem, ale pominąłbym tutaj jednak płatki owsiane, ponieważ w płatkach owsianych po pierwsze może być gluten, bo nie wszystkie firmy produkują płatki owsiane bezglutenowe, ale oprócz tego bardzo wiele osób źle reaguje na owies. Jest to podyktowane jego strukturą i my nawet czasami nie wiemy, że możemy być uczuleni, czy nasz organizm może nie tolerować owsa jako źródła węglowodanów, mimo tego, że większość dietetyków rozpisuje na śniadanie na przykład owsiankę bądź omlet z płatkami owsianymi. Jest tutaj też jeszcze takie zagadnienie, które chciałbym z Wami poruszyć na temat jajek, bo bardzo często właśnie na śniadanie spożywamy jajka bądź jajecznicę, bądź omlet z białek jaj, bądź omlet właśnie z płatkami owsianymi. I bardzo wiele osób skarży się, że ma właśnie po tym śniadaniu bardzo wiele problemów jelitowo-żołądkowych. Jaja są, mimo tego, że są produktem w 100% pełnowartościowych i stoją najwyżej w skali jakby biodostępności białka w naszym organizmie, to niestety wiele osób jest uczulonych na jajka i takie produkty należałoby wtedy również wyeliminować z diety. Wiem, że ta dieta na początku może wydawać się bardzo okrojona i bardzo monotonna, ale korzystając z różnego rodzaju przypraw, jakie mamy w dobrodziejstwie naszej kuchni, kurkuma, curry, różnego rodzaju suszonki, jak natka pietruszki, bazylia, kolendra, kardamon, imbir, są to wszystko bardzo fajne przyprawy, które wspomagają trawienie, włączając do tego na przykład pieprz kajeński, który jest również bardzo dobrym antyoksydantem. Nie zapominajmy o warzywach, bo one są niezwykle ważne, a przede wszystkim odkwaszają nasz organizm. I połączenie tego wszystkiego, oczywiście racjonalne połączenie z wyliczeniem dobrego bilansu kalorycznego i rozłożeniem poszczególnych kalorii na makroskładniki, czyli odpowiednia pula białka, węglowodanów i tłuszczy, nie przekraczająca bilansu naszego zapotrzebowania domowego na kalorie, na pewno przywróci w przeciągu 2-3 tygodni Wasz organizm do właściwego funkcjonowania, poprawi się Wasze samopoczucie, a poza tym poprawi się Wasza jakość życia. Mam nadzieję, że pokrótce odpowiedziałem na to pytanie i mam nadzieję, że dzięki temu, tak jak powiedziałem, będzie żyło Wam się lepiej. Pozdrawiam.